Już w ten piątek decyzja agencji Moody's na temat ratingu Polski. Przypomnijmy, że kiedy agencja po raz poprzedni oceniała nasz kraj w maju, no to były wysokie obawy, że wtedy zobaczymy obniżkę naszej oceny, ale skończyło się tylko na zmianie perspektywy, co oznacza, że dalej sytuacja jest monitorowana i przy każdej następnej ocenie punktem wyjścia jest to, że rating spada, chyba że znajdą się powody, żeby dać jeszcze więcej czasu na ewaluację. Wspominając tamten majowy epizod, no to przypomnijmy, że wtedy reakcja złotego była bardzo nerwowa. Tam widzieliśmy ruchy nawet przekraczające 10 groszy względem euro i dopiero pułap 4,50 był jakimś takim hamulcem. Teraz złoty jest dużo niżej niż wtedy, euro złoty jest dużo niżej, więc pojawia się pytanie, czy znowu zobaczymy coś podobnego, tak? Takie bardzo szybkie słabnięcie naszej waluty, jeśli pojawi się negatywna decyzja. A okazuje się, że szanse, czy też może lepiej powiedzieć ryzyko, że polski rating zostanie obniżony już teraz, są naprawdę duże. W maju agencja wymieniła kilka takich ryzyk, które w przypadku materializacji oznaczałyby, że trzeba rating dostosować w dół i można powiedzieć, że większość z nich się materializuje. To chodzi na przykład o wpisanie już w przyszłoroczny budżet tego, że będzie obniżka wieku emerytalnego, co odradzała agencja. Również w przyszłorocznym budżecie są wpisane korzyści z poprawy ściągalności w VAT-ie. To również był taki słaby punkt, no bo w zasadzie nie mamy jeszcze danych, które by potwierdzały, że to się udaje osiągać w tym roku. Jest jeszcze kwestia Trybunału Konstytucyjnego, bardzo naświetlana przez Moody's akurat, i w takiej notatce, która niedawno się pojawiła, zapowiadającej, jakie jest stanowisko, może żeby zmniejszyć szok, kiedy przyjdzie już sama decyzja, no to tam właśnie głównie poświęcona jest Trybunałowi Konstytucyjnemu i kwestii pogarszania się klimatu inwestycyjnego w Polsce. Agencja poszła nawet aż tak daleko, że zasugerowała, że słabość w ogóle inwestycji w gospodarce jest już pewną reakcją na to, że psują się te standardy fiskalne w Polsce. I stąd w zasadzie naszym zdaniem jest, no, sytuacja jest niemal przesądzona, tak, że ten rating rzeczywiście zostanie obniżony. To samo zrobiła wcześniej agencja S&P już na początku tego roku, więc można powiedzieć, że nie będzie to taki absolutny szok, no bo już jesteśmy w pewnej jakby takiej fazie i wiemy, że Polska jest na cenzurowanym, jeśli chodzi o agencje ratingowe. No niemniej jednak, wspominając ten epizod z maja, no to trzeba się liczyć z tym, że złoty pokaże duże straty.